piękny słoneczny dzień, postanowiłem dzisiaj wymienić opony z letnich na zimowe. Drodzy, ja naprawdę jadę wymienić te opony, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie wejść na chwilę do tego parku. Zobaczcie, jak jest tutaj pięknie. Przeczytajmy tekst biblijny, który ma nam towarzyszyć w najbliższą niedzielę. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani tam się nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Drodzy, ten tekst zawiera w zasadzie dla mnie dwa aspekty. Po pierwsze, mówi o Królestwie Bożym. Pan Jezus mówi do tych, którzy Go pytają o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, jak to będzie wyglądało. Mówi o tym, że Królestwo Boże jest w was, czyli jest w każdym z nas, w każdym, kto wierzy, że to Królestwo w ogóle jest, wierzy Chrystusowi. Po drugie, w tym tekście znajdujemy sytuację, która mówi w zasadzie o końcu świata, o nadejściu Syna Człowieczego. I tutaj mamy pewien problem, dlatego że my bardzo lubimy zastanawiać się, jak to będzie wyglądało, kiedy ten dzień nadejdzie. A Pan Jezus wymaga od nas jednego: posłuszeństwa, wierności i cierpliwości, przygotowania się czy bycia stale gotowym na ten dzień. Drodzy, tak jak tutaj jest w tym tekście napisane, Noe, Lot to przykłady sytuacji, kiedy ludzie w ogóle nie spodziewali się, że coś może złego się stać, że coś może nadejść, to co było zapowiadane. I dzisiaj, drodzy, pojadę zmienić te opony, mimo że nic nie wskazuje na to, że jutro miałby spaść śnieg. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia w niedzielę.